Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak, słuchajcie moi drodzy, o, zaczęło się. Wyciągi. To jest seria, w której prezentuję wasze wyciągi, czyli nie całe bitwy, ale właściwie końcówki bitew. I tutaj będzie całkiem, widzę, ciekawy wyciąg zrobiony przez kolegę Nieboraka12 na pojeździe Badger. No, jak widać, przeciwników jest mnóstwo. Oj, szkoda, że to nie weszło. Jedzie coś następnego. O kurka. Uwaga. No, udało się tym razem, ale bardzo słabo wylosowało. Ogólnie tego typu odcinki, no, zawsze to jest zdecydowanie... Czekajcie, czy to nie jest razy dwa? Nie. Tak mi się wydawało, jak było razy dwa. To jest zdecydowanie esencja walki, ponieważ... No, prezentuję wam końcówki, te gdzie jest typowy wyciąg. Tu widzę, same takie ogryski są. Nie zdążył kolega. O, tu sprężareczka musi być chyba, bo to tak coś zażwawo się ten badger rusza. No i nie udało się. Kolega ma 1400 życia, więc sobie może pozwolić na jakieś błędy. Oczywiście te końcówki nie zawsze są jakieś super, ponieważ czasami jest to dłużyzna. Ale w tym przypadku widzę, że absolutnie nie. O kurczę, to był pech. To był typowy pech. No, na szczęście kolega stanął... No, takiego wyjechania tej fałki to się nie spodziewałem. Wszystkiego bym się spodziewał, ale na pewno nie takiego wyjechania. Może kolega zapomniał, że Badger no nie ładuje pół minuty, prawda? To jest czołg, który ma DPM całkiem porządny. Kolega, jak widzicie, tutaj nie zrobił jakiegoś wielkiego wyniku. Ale co tak się bokiem wystawiają, kurczę? Nie zrobił jakiegoś wielkiego wyniku, ale no niewątpliwie jest to wyciąg, ponieważ tych czołgów 10 poziomu, bo to widzę jest top 15 bitwa, było bardzo, bardzo dużo. Zostały jeszcze dwa baboki, prawdopodobnie kolega żyje jeszcze tylko i wyłącznie dzięki tej tutaj miejscówce, tak? Babok tutaj po prostu nie ma wrzutki. No, jestem 60-ka. Uuu, babok się przestawił niestety. No, najwyższy czas. I to GWS-100 się przestawił. Raczej bym liczył na to, że się obiekt przestawi. No to znaczy, że tu przestało być bezpiecznie. I kolega jest teraz właściwie na strzał. Niedobrze. Zdecydowanie niedobrze. M60 może załatwić jednym strzałem. O kurde. Nie no, naprawdę trzeba przyznać, że przeciwnicy, no nie wiem o co chodzi, naprawdę. Co to się dzieje? O co tu chodziło przed chwilą? Nie, kurde. Dobra, teraz kolega, o właśnie, bo tamten się właśnie przeładował. No i co? Jest Badger mający 366, o ile dobrze widzę, HP. No, nie za dużo, niestety. Na dwa baboczki. Oczywiście przyspieszymy, bo zanim on gdzieś tam dojedzie, to będzie trochę. Wynik obrażeń, no, fragów jest dużo, tak? Czekajcie, kurka, co to... Dlaczego mi to... Właściwie to myszka mi zniknęła. No coś się tu stało. Nie mogę... Coś się przyblokowało. Niestety. Muszę to zrobić w następnym. Bo tych wyciągów oczywiście parę będzie dzisiaj w odcinku. Widzę, że coś się tu zablokowało. Zdecydowanie. No spodziewają się na pewno, tylko czy załadują przeciwpancerny? No wcale on nie będzie gwarantował przebicia. Kurka wodna, co się dzieje w ogóle?
Dobra, jest. Raz i trąbnie teraz. Nie no. Tak jakby gdzieś byli w innym wymiarze niektórzy. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd powtórki, czy co. Ale to tak mi się wydaje, jakby na przykład, nie wiem, mieli opóźnienie 30 sekund i... Ten gościu w ogóle nawet nie celował w kolegę. Nie wiem, czy chciał go objechać, czy co. Czy chciał go staranować? No dobra, obieg 261. Nie pamiętam, ile on tam na goldzie ma. No kolega już na hajka mógłby, no właśnie. Zaczął kapować. No w sumie nie ma jakiegoś wielkiego wyboru, ale tutaj skapowanie byłoby niemożliwe. No zobaczmy, czy on tu jedzie. Podstawa dla obiekta to teraz schować się, żeby wykryć kolegę sympatycznego. Ale to się nie udało. No też myślałem, że z lewej tutaj będzie. Ale jednak nie. Może stoi w krzaku, co byłoby dosyć mądre. Tam z tyłu i czeka, aż kolega tutaj wjedzie. 17 sekund. Chociaż teraz taki mniej żwawy ten badger się wydaje. O. Tu jest. A, nie trafił. O, gdyby trafił. Ciekawe, co by było. Dobra, jedziemy z następnym wyciągiem. Okej, moi drodzy, a oto kolejna bitwa. Tym razem kolega waleczna owca. Kurczę. I Kampfpanzer. Kolega ma bardzo dobrą pozycję, zakładając, że oni tutaj wszyscy nagle się nie wyleją. No, został już sam na bardzo dużo czołgów. Co robi ten tutaj niszczyciel? O kurczę. O, zaskoczył mnie ten SU. Taran? To... Nie no, SU-130 zagrał bitwę życia. Najpierw się schował zamiast strzelić. No ale i tak jeszcze jest dużo pojazdów. I kolega z tej pozycji będzie się bronił. Jest to bardzo dobra pozycja do obrony, tak jak mówiłem, pod warunkiem, że oni tu nagle wszyscy nie przyjadą. Dobra. Bardzo groźny przeciwnik, rozwalony. Zostały 4 sztuki. No PTA mega groźny również, ale kurczę. PTA powinien poczekać, powinien po prostu kurka poczekać, albo teraz wystawić komu innemu, dokładnie. Kolega nie może się tutaj wychylić, żeby cokolwiek zrobić temu leopardowi. Absolutnie nie może. Widzę, że PTA powinien... Znaczy... No nie. Powinien poczekać. Zobaczcie, tutaj teraz spokojnie... Może podjechać czołg na górę, nie musi strzelać do kolegi, wystarczy, żeby go cały czas podświetlał, już PTA pewnie tak by się nie wynurzył. A tak, no stracił Hubsa zupełnie niepotrzebnie. Jest jeszcze gdzieś E75, prawdopodobnie był w mieście, może powiększę mapkę i on dopiero tutaj dociągnie, no bo jest wolny. Kurczę, zbugował mi się ten taki licznik dziwny. O kurde. AT-15 jedzie. Jedzie 122. No kolega się pięknie zasłania tutaj, kurczę. Elegancko. 6800 już. Bitwa na dziewiątkach. Czy poczeka AT-15 na E75? No powinien. Tego Hubsa jeszcze mają trochę. O! Coś było, ładnie. No jest nieporadny AT-15, no niestety, te niszczyciele tak... Ale gdzie jest E75? Ale zobaczcie, coś tam się broni. Dobra, rozwalił go w końcu, ale... Coś tam się obronił. E75 nie zdążyła do tej pory dojechać, co jest bardzo dziwne. Może gościu się tam, nie wiem, wywrócił albo...
No coś się musiało stać. Przyspieszę może. Teraz o 75 będzie na straconej pozycji, bo kolega w Kampfpanzer może jechać gdziekolwiek chce i z każdej strony może go zaatakować. Szkoda, że go nie widać. Orzesz, kurka wodna. Dobra, czyli wiadomo, co się stało. Prawdopodobnie gość gdzieś zjechał i nie mógł już wyjechać, aż w końcu dał spokój, jak zobaczył, że ten... No szkoda, ale wyciąg i tak był w znamiennym miejscu, bo to już jest któryś wyciąg w tym miejscu. Całkiem fajny. Jedziemy dalej. Okej, tym razem Maus. I jeszcze jest, widzę, Batchat, ale on prawdopodobnie zaraz zginie. Uwaga, zobaczymy, co będzie. No Maus zaparkował tak, jak tylko mógł, najlepiej. Och, ogryzek się wynurza. Kurczę, od razu go pokarało. Mógł z innej strony zajechać, ale... No w takich sytuacjach trzeba poczekać. Kurka, no jak się wynurzają, po prostu jeden dostaje, drugi, trzeci. Niestety zginął lodówka. Bardzo dobrze. Nie pojechali, nie pojechali, nie poczekali. Jest gościu. No ale Maus z taką ilością hapsa to może tutaj bardzo wiele zdziałać. Leci babok. Dobra, coś tam zdziałał. No nie, tutaj z dwóch stron trzeba wyjechać, inaczej nie dadzą rady z Mausem. Ten FV nie da rady. Kolega, zauważcie, że ładuje się, więc w ogóle nie zwraca wieży, tak, że przeciwnik po prostu nie miał łatwo do przebicia. Tak jest, jeszcze TNH. Jeszcze TNH. Ale kolego, kurka. Dobra, słuchajcie, widzę, że kolejny myszką się lubi bawić, tym kółeczkiem, więc może tak zrobię. Został ten TNH i dwa baboki. Maus ma 1600 życia, to jest bardzo dużo. Jak na baboki to jest, no musiałyby niezwykle celnie strzelać. Natomiast TNH tutaj oczywiście może dużo zdziałać, zakładając, że on nie jest awkowiczem. Piszą mu, żeby jechał na bazę. No jest 6 minut, rzeczywiście wypadałoby. Ten H nie został wyspotowany od początku gry. O Jezu. Kolego, nie bolą cię oczy, jak ty takie rzeczy robisz jadąc? Nie kumam tego w ogóle. Ja bym dostał oczopląsu. To nie ja robię myszką teraz, tylko to przerzuciłem na to, co kolega robi. Wyobrażacie sobie tak grać? No, gały by wyleciały. Dobra. Przerzucę tak. Ok. Także nie będzie z widoku czołgisty. O! Zostało coś wykryte. Dobra, rozwalił. Może teraz trochę grania w stylu kolegi. Uwaga. A, daje. Da, pompuje. Pompuje kółkiem. Kurka wodna. Tak by ci jakiś super glut na to kółko, żeby skapnął od myszki. To musi być coś, jakiś nadwrażliwość palca wskazującego albo coś. O! No kurde, nie. No, ten babok myśli, on pojechał w zupełnie innym kierunku, już widzę. Wiedział, że ten tutaj przyjedzie, będzie musiał trochę razy strzelić, żeby tego TNH rozwalić.
I Babok będzie przez ten czas cały miał wyspotowanego kolegę. W takich momentach warto strzelać albo w tył wieży, albo mniej więcej tam, gdzie ma zbiorniki paliwa. Zawsze jest szansa, że podpalicie przeciwnika, albo wysadzicie i go po prostu skończycie bardzo, bardzo szybko. No i to był chyba jego ostatni strzał. Także warto przycelować. No, zawsze idzie się domyślać, gdzie są zbiorniki, gdzie jest amunicja mniej więcej. No jeszcze raz rąbnie. Zdecydowanie jeszcze raz rąbnie. No szkoda, tak rzadko się zdarza, żeby taki czołg, kurczę, nie grał. Na tych mniejszych tierach to jeszcze. Dobra, zwiększymy. Nie wiem, czy tamten przyjedzie. To oczywiście bawienie się myszką. O, pięknie! Nie no, to było dobre. To było bardzo dobre. Zobaczcie, co robi. Kurka wodna. No gościu w Baboku jest wyjątkowo myślący. Naprawdę. Że tutaj aż podjechał i rąbnął mu, zdekapował. Patrzcie, teraz tam jedzie. Gdyby się nie wyświecił tak szybko, to prawdopodobnie mogłoby mu się udać dekapowanie. No dobra. Niech ta skacząca bitwa będzie ostatnia. To jest chyba trzeci wyciąg. A ja jeszcze na pewno mam bitew na jeden odcinek. Także on się pojawi pewnie w poniedziałek, wtorek może. No i przy okazji szukania wyciągów znalazłem bitwę Tigerem dwójką tym siódmego poziomu, w której kolega natrzepał tyle fragów, że muszę ją puścić jako osobno. Na pewno nie zrobię jako wyciąg. Dobra, to tyle. Moi drodzy, dzisiaj wieczorem spotykamy się na streamie. Prawdopodobnie będę kontynuował granie tymi czołgami, które na stronie mają najmniej WN-a. Zobaczymy. Ale wydaje mi się, że tak, jeszcze trochę tych czołgów tam zdecydowanie zostało.